Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka. No mamy się rysuje tak, pracowała w kolchozie, nie? Cały rok pracowała, to zarobiła tak, 40 kg cukru, nie? I tam trochę zboża dostała, bo mieli taką tego. Aha, jeszcze jaka to była bida, panie redaktorze. Chodziliśmy, zbieraliśmy te klocki, nie? Takie worki my poszyli. Później te klocki nazbierali, później były żarna, nie wiem, czy pan zna, takie kamienie, jeszcze niektóre przywieźli. I to normalnie tak, prądu nie było, to ojciec chodził normalnie. Zmieliśmy to żarno, to mąkę, on kręcił. I to mleko, które było na końcu, nie to ostatnie, to dawaliśmy. Ale jak brygadzista szukali tego, jak wpadli, jak złapali Polaka, to tak, dostał kopniaka, to było dla Ukraińca, odebrali i jemu dali, nie? A na początku w kolchozie to tak, banderowcy bili, nie? Ludzie chodzili, szukali, gdzieś chowali się. Później zapisywali do kolchozu, bili, dalej się chowali. Później wzięli, wymyślili za Stalina podwyżki, te pożyczki. No to podpisać, no to panie. Jak podpisali, to dalej bili. A ojca wzięli do tej gromadzkiej rady, nie? Wzięli mu, a on nie umiał pisać, nie? Ale liczyć umiał, ale pisać nie. Ścisnęli palce, a on się nie podpisał. 80 osób, ale najwięcej Polaków, nie podpisało się do kolchozu. I mówią tak. Przyjdzie taki okres, że oni sami będą prosić. Wie pan, co zrobili, panie redaktorze? Wszystko, tak nalożyli wszystko płacić, że to wszystko było tego już. A jeszcze nam dół spalili. Normalnie mieliśmy pod strzechą. I przyjechało te Rosjanie. A prawdziwy Rosjanin Ukraińca nie lubił, bo mówił na niego banderowiec i wsio. Banderowiec, nie? Banderowiec to o ten Bandera był, nie? I tam gdzieś... Jak te usłyszeli banderowy, ten co był w bandzie, nie? Że to są już łapanki, on zaczął uciekać. I zaczął uciekać, oni zaczęli strzelać. A on uciekł, skoczył do naszego domu, tam na strych i ze strychu uciekł. A oni wpadli, nie pytali się, od razu zaszczelił normalnie, zapalił nasz dom normalnie i wsio. Bo mówię, a to później okazało się, no to przepraszali nam jakieś tam troszkę odszkodowania, przecież mówią, to Polaki, to gdzie to tego? Uciek dalej. Aha, i jeszcze co było, jeszcze dwa słowa. Taki sąd zrobili. Tak, jak złapali, że kradli, nie? To tak, tu robili, normalnie szli, a tam dalej się schowali i normalnie mieli wagę. A oni mieli, kobiety mieli takie... majtki, nie, normalnie takie na gumce i tam dawali zboże, nie? I tak, kilo zboża, tydzień siedzieć. Buraka ukradła, tydzień siedzieć. Później tak było, że już zaczęli pisać do Komitetu Centralnego Partii do Kijowa, że nie ma kto robić, nie, normalnie. No bo to wszystko siedzieć, nie? A co rok się zmieniał przewodniczący kolchozu, bo mówi tak, rozkradli, będzie następny. A zaraz po wojnie, panie redaktorze, jeszcze to już kończę. To był tak, Ukrainiec był, sekretarz miał coś szczeklasy, a przewodniczący były banderowiec, był analfabeta. Słowo ojczyzna, to jakie ma pani skojarzenie? Proszę pana, ze słowem ojczyzna również nie mogę mówić emocjonalnie. Ja w tej chwili uważam, że ja mam dwie ojczyzny jednak, chociaż jestem Polką. Ale tam spędziłam dzieciństwa, najważniejsze lata młodości. I samo Litwa, Piłsudski, Mickiewicz wyzwala u mnie, że ja no nie mogę po prostu dużo mówić. Mam wiedzę bardzo dużą o tych ludziach znanych. Tak samo jak i Miłosz. I ojczyzny w zasadzie to dzisiaj to mam dwie, Litwa i Polska. Nie wiem, czy pierwszą mogę umieścić jako Litwa, ale chyba lata młodości i dzieciństwa to moja pierwsza ojczyzna, a tutaj również uważam jako ojczyznę polską. To szczęśliwe obrazy tego dzieciństwa wypełnione radością, czyli cierpieniem?
Tak, chociaż nie żyłam w dzieciństwie, nie był to dobrobyt, było bardzo skromnie, ale wspomnienie bardzo, bardzo duże. Urodziłam się w pięknej miejscowości i te wspomnienia są niesamowicie. Wracam do tego teraz i nawiązuję telefoniczne rozmowy z koleżankami, które tam mieszkają. Ciekawi mnie każdy zakątek. Pytam, a jak ten dom odbudowany, jak ten dom, co tam się dzieje. I wspomnienie dzieciństwa są duże, ale to jest w człowieku samym, że dzieciństwo poza... Kiedyś słuchałam takiego znakomitego profesora, już nie pamiętam w tej chwili nazwiska, który powiedział, i ja zgadzam się z tym, że największa miłość w człowieku to tkwi w latach, w miejscowości urodzenie i spędzenie młodości. I to we mnie pozostało i tym wspomnieniem. Jak pani słyszy słowo dzieciństwo, to jakie są pierwsze skojarzenia? Ja nie wiem, nawet ja kiedy byłam dzieckiem, w tych warunkach pan wie, nie wiem, czy ja byłam dzieckiem, bo ja musiałam myśleć tak jak dorosły człowiek, bo takie były okoliczności. A dzieciństwo, porównanie, co teraz dzieci mają, to jest coś dla mnie takie, nie rozumiem tego, że tak im dobrze jeszcze narzekają. Pani w tej całej trudnej sytuacji musiała zastąpić mamę. Tak, musiałam pomagać matce, wyszłam za mąż czas i z mężem pomagaliśmy mamie jakoś tych hektarów, tego dobrodziejstwa się pozbyć. No bo nie miał kto robić, a nam tata brakło i my z mężem pomagaliśmy w miarę możliwości, on troszkę pracował. A ja wychowywałam dzieci i u mamy co dzień byłam i tak ratowaliśmy się nawzajem. A tato wrócił? Czy... Po dzieciństwie już pani z tatą się nie spotkała? No właśnie, spotkałam się, tu przyjechał, ale już chory. Za chwilę poszedł na operację, jeszcze pół roku pożył na cmentarz. Gdzieś mi się zbiło. Tatę ucieszyli. No. Taki był los. Ale ważne, że się z wszystkiego jakoś przeżyło. A teraz stare lata, choroba. Dzieci wychodziły za mąż, pożenili się, każdy szuka sobie swojego gniazda. No, to już tak musiało zostać. Na tym zdjęciu to tak. Od lewej ja, w środku kierownik komisariatu, a tu jest mój dowódca zmiany. To już jest zdjęcie po przyjeździe do Polski. Do Polski, tak. A zdjęcia właśnie a tam z kresów? Zaraz. Oto jeszcze ja w wojsku, w żaganiu. Starszy, kapralia miałem w żaganiu. No, tak położyć, tak? Tak. Mhm. Tak. To mój kolega, bardzo dobry, nie? Ukrainiec, ale wspominam jego, jak on w wojsku był, nie? To z kresu jest. To już też dobrze, mhm. Tak? Tu jest mój ojciec, a tu kolega w polskim wojsku. Jeszcze widzi pan redaktor, jak byli ubrani? No, proszę bardzo. Tak. A to ja sobie zrobiłem tam normalnie, tak jak to mówili matros, to marynarz, no. Tak. Tu ja byłem młody. Widzi pan, jak wyglądałem w tej czapeczce. No to już można, tak? To już to pan widział. To ja jestem z ojcem mały, jak wygląda jak dziewczynka. Wtedy taka też moda była, prawda? Tak, tak, nawet się mówię, to takie wyblakło. Dłuższe włosy wtedy tak, też tak. Mieli. Tak, to już można. To mój ojciec, matka to już. Ja szukałem tych zdjęć, to ojciec normalnie. O! Tu jeszcze ja w soku, nie? Mm-hmm. Tu już kurtka zimowa, jako kapra, wtedy tak mieliśmy. Teraz tu ja jestem w Nysie, stoję normalnie, a tu zaraz panu pokażę wszystko z kresu. Mm-hmm. Tak. To jestem ja, widzi pan, ten już nie żyje, a ten
co jest. To właśnie, syn tego banderowca, tego Przyk, takie nazwisko miał. Widzi pan, my sobie zrobili zdjęcie. Ale tutaj widać między państwem przyjaźń. Tak, no bo to wtedy do szkoły chodzili, to niby gramy, no. No. I faktycznie grał pan w instrumencie? Nie, tylko nie tego. To ja jestem. Do zdjęcia. Tak. Mhm. Ten nie żyje, ten środkowy jest ten syn tego banderowca, a ten wyjechał, mieszka Kamienna Góra, nie, Kowary, w Kowarach i jest inżynierem. Inżynier. Chodź pieczku. Chodź pieczku.